przyjemność przywitać Państwa i rozpocząć 25. jubileusz Świdnicy Przewodu Zespołu. Bardzo się cieszę, że mamy takie duże zainteresowanie. W tym roku aż 39 zespołów zgłosiło się do naszego przeglądu. Jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy. Także bardzo, bardzo jako organizatorzy tego przeglądu z tego się cieszę. Proszę Państwa, w związku z tym, że jest tak dużo grup, to mamy też dużo dni, których można przychodzić i oglądać kolejnych. Dzisiaj mamy pierwszy dzień od 9.30 do 12.30 i potem wtorek, środa i czwartek, dwa bloki, dopołudniowy i popołudniowy. Od 9.30 ten jest dopołudniowy, a potem od 16.30 popołudniowy. Wszystkie szczegóły są na plakatach, możecie Państwo sobie na spokojnie się z nimi zapoznać. I kolędujemy jeszcze w poniedziałek, 16, w bloku tylko dopołudniowym, a potem 18 stycznia o 17 tutaj na tej scenie wielki finał. Ja mówię bez mikrofonu, ponieważ dzieci też nie będą korzystały z mikrofonu, dlatego też przygotowuję Państwa do tego, żebyśmy na widowni byli krótko i pięknie słyszeli to, co dzieci przygotowały. Dzisiaj zobaczymy 5 spektakli w tej części dopołudniowej i teraz już widzicie, mamy przed sobą zacną grupę świetnie przebranych dzieci ze szkoły podstawowej. Z jakiej jesteście szkoły? Ale gwiazdeczki z ósemeczki, tak się nazywacie, tak? Gwiazdeczki i ósemeczki przygotowały dla nas jasełka pod tytułem Maleńka miłość zbawi świat. Ziemia w grzechach pogrążona, to szczególnie piekło cieszy. Święty grzesza już wybiera. Mamy wroga, zbawiciela, od rzymskiego szpiega biesa otrzymałam SMS-a. Na anioły i aniołki, o czym ta dziewczyna gada? Tam w Betlejem gdzieś w tajemce ma narodzić się panience, co Maryja się nazywa, ktoś, kto grzechy wszystkie zmywa. Pamiętaj się zrodziło, zmywa grzechy? Zwońcie do ziemskiego szpiega, niech potwierdzi lub zaprzeczy wszystkie te dziwaczne rzeczy, które mówi diabeuszka. A ja biegnę już do łóżka. Muszę uciąć sobie drzemkę, zaśpiewajcie mi piosenkę. Lecz choć długo szukali miejsca na nocleg, nie znaleźli. Choć o nie rozpytywali, Józef wypatrzył stajenkę starą i ubogą, lecz było najważniejsze, że w niej odpocząć mogą. Ta noc
noc wyjątkowa się stała, bo podczas niej Maryja mamą została. Aniołowie, nieście światu radosną nowinę, niechaj ludzie do stajenki przybywają i witają dziecinę. Anioły, świat wyruszajmy, Boże Narodzenie obwieszczajmy. Niech każdy człowiek pozna nowinę, że jest już wśród nas ten, kto odkupi ludzką winę.